Cześć, witam was wszystkich, to jest Crysis 2, no i nabrałem ochoty, żeby zagrać w kampanię, spróbuj jakiś tam jej większy kawałek przejść, oczywiście nie tylko w tym filmiku. Mam specjalne konto utworzone, żeby wam pokazać wszystko o podstaw, bo niestety rozwój nanokombinezonu się zapisuje, nieważne który raz się gra. Tu macie poprawę statystyki, nie było tutaj nic grane w tej chwili, świeże konto, nawet wam pokażę. O! Zero osiągnięć, nie ma nic, sam jeden crisis i zagrałem sobie na normalnym poziomie trudności, żeby tak wiadomo, standardowo to wszystko przeszło. I tu się zaczyna intro. Może sobie na spokojnie wszystko obejrzymy. Jak się łatwo można domyślić, jest to kontynuacja Crysisa pierwszego. On był wydany w 2007 roku na PC-ty jedynie. Tam zaginał wszystkie karty graficzne, wszystkie procesory. Do dziś naprawdę wygląda jak jedna z najładniejszych gier. Przy dwójce postanowiono przenieść tę grę również na konsolę, zoptymalizować odpowiednio podynie silnik graficzny. Na pierwszy Crysis wyszedł niedawno na Xbox Live Arcade, dystrybuowany cyfrowo jest, za 7 dyszek, trochę gorsza grafika, ale gra została prawie w całości bez bólu przekonwertowana. Prawda, Alcatraz? Alcatraz nie jest dziś zbyt rozmowny. Wbrew powszechnej opinii, woda nie wpływa pozytywnie na zdrowie. Co nie, Al? Daj chociaż jakiś znak, że żyje. Tak. No i za co? Nie. Przecież... to bzdura. Angażują cały zwiat przy skażeniu biologicznym? Musi tu być wróg. Mówię wam. Mam przeczucie. Kurwa, słuchajcie, Marines. Właśnie otrzymaliśmy rozkazy. Przygotować broń i zakładać sprzęt do nurkowania. Mamy 10 minut. Mówiłem. Nie wyskakuje się na Ebole z M16. Ta. Ty byś wyskoczył. Stary, słyszałem w ogóle, że to inwazja obcy. Tak, jasne. Nielegalnych obcych. Co to było do chuja? A co to mogło być, kurde? Wprowadzenie z przytupem. O Boże, uszkodzenie kadłuba, tracimy kontrolę. Chodźcie, chłopaki, szybko, stąd uciekajmy. Straciłem grunt, Boże, spadam. Jezu. Kucam. Zalało płat! Trzeba nurkować! Zablokował się! Pomóż mi! No to ruchy, chłopie, Boże. Dawać, jeden, drugi, trzeci. Dawać reszta. I w końcu moja kolej. Płyniemy. Strasznie mi się zawsze podobały takie elementy. Elementy.
Fragmenty ciała bohatera, wiadomo, najczęściej to są kończyny. Które pokazują, że coś jednak robimy, no, bardzo fajnie bardzo fajnie się można wczuć bohatera. Ostatnio przoduję w tym przede wszystkim Battlefield 3. O Boże. Chino! Chino! Nie przeżył, stary. Ostatni wyszedł Alcatraz. Co się stało tym ludziom, kurwa? Nie dotykaj ich. Ale trzeba przyznać, ile by Xbox nie miał lat już na karku. To naprawdę ładnie to wygląda. Cały czas. Nie wiem, w jaki sposób Crytek chce osiągnąć w klasie trójce efekty graficzne z DirectX 11. Co do cholery! Aaa, chłopaki, łapcie mnie. O kurna. Ja już bym wolał utonąć. Dum dum. Dum dum. Dum dum. Jest, mój rycerz na białym koniu. Dawaj ich, jedziesz. Kurde, nic nie widać. Tutaj jestem, tutaj. Obejrzyj się do mnie. Gdzie jest wsparcie? Gdzie jest łódź? A jak myślisz? Jebane cywidy wszystkich was załatwiły? Niemożliwe. Guld na nas liczy. Alcatraz? Tak ci mówią. Alcatraz. Przeznaczenie to wredny skurwielco. Teraz wszystko na twojej głowie zmi. Pękam z zachwytów, ach. Wszystko na mojej głowie. I achievement, pieprzony achievement. Zupełnie burzysz mi imersję, jak ty? Pójdzie na tym Crysis, no tak. Nie no, za to chyba podziękujemy, nie? Mogę za to podziękować? Ach, dobra, w tle leci intro. Jak wszyscy wiemy, Crytek zapowiedział Crysisa 3 na początek 2013 roku, zaś polski oddział elektroników zabrał się za polonizowanie tych FPS-owych swoich gier. No gier wiadomo, trochę krótszych od RPG-u BioWare'u, które kiedyś były polonizowane tak jakby, Boże, z zasady. Uff, mogę wejść do gry. To jest To jest niezwiązane raczej z fabułą. Taka pokazówka. Tak więc nie będziemy na to wszystko patrzeć. Dostaliśmy drugą szansę 23 sierpnia. Boże, jak rano. O tej porze ta się kładę zazwyczaj. Czyżby? W tobie cała nadzieja. Ostatnia szansa, Gulda. Ostatnia szansa dla wszystkich. Nie powiem, żebym był zaskoczony. Jestem już trupem. Mój czas się skończył. Jestem skażony, ale ty... Możesz to wszystko skończyć. Musisz. I znowu serduchowali. Witaj w przyszłości, synu. Witaj na wojnie. No tak, ostatnie życzenie. To tak łatwo mnie nie wypuści.
Symbioza. Trzeba przerwać połączenie. Dałem ci kombinezon. Dałem ci swoje życie. Obiecaj mi. Znajdź Gulda. O, ja cię znam, ty jesteś ten. Z jedynki, byłeś w jedynce, kojarzę. Mówili na mnie prorok. Prorok. Zapamiętaj. Pierdot. Ojejku. Szukaj i ochroń na Gulda. Nieśmiertelnik. Ach. I oczywiście nie ma amunicji. Rozwalę. Potraw. W porządku, możemy się coś ruszyć. Przeklęty tutorial, jeszcze obcyniam wszystkich. Juhu, ślisk. Co to było? Chwycić, aha. No, parę rzeczy z otoczenia możemy złapać. Tak? Tak. Pierdol. I nie ma amunicji. Prorok? To Gold. Tak, to prorok, mów dalej. Nie ma problemu. I co? Dobra. Ach, łatwizna. Prorok, posłuchaj. Nie wiem, czy mnie słyszysz, ale idą po ciebie. Musisz odnaleźć tych Marines. Otwieraj. Wow. No, ładnie to wygląda. Cały czas. Przejęcie systemu. Wizjer. Góra. Dobra, mamy jakiś tryb, jakąś lornetkę. Zaznaczyć obiekty. Przesiąść pola bitwy. Poszukiwanie broni, sprzętu i opcji taktycznych. Ciekawe. I wrogów też, nie zapominajcie. Tak, zbliżenie i tak dalej. Dobra, tam jest dwóch. Jeden, drugi. Chyba nikogo. Słuchaj, więcej prorok. Nie ma. Zamykamy. W centrum Azuroi się odwróci z sery. Szukają cię. Auć. Wysyłam ci moje współrzędne. Musisz. Spokojnie, oto regeneracja. Zrobię tutaj wszystko. Uzupełnię amunicję. Dobra, chyba starszy. Tam jest jeden. Tam jest drugi. Dobra, jak to teraz było? Kurde, myślałem, że mam... Ajajajaj. Nie tak to chciałem przeprowadzić. Myślałem, że mam... Że co mam? Myślałem, że mam już maskowania. Tu gdzie? Głupie skrypty muszą mi odblokować daną opcję. Kurczę, jak ja tego nie lubię. Dobra. Bam. Chodu. Co pamiętam, w klasie się pierwszym trochę szybciej się ten facio poruszał. No ale to były trochę większe rejony. Przejęcie systemu. Jak jesteś taki mądry, to czemu mnie przez grę nie przeprowadzisz? Stosował niewidzialność i pozwala uniknąć wrogów lub przedostać się na ich tyły. Szybko wyczerpuje energię. Tak, to w tej grze jest bardzo fajnie pomyślany. Pomyślana ta... ta energia jest super zbalansowana. Odpowiednio szybko się odnawia, odpowiednio szybko ją tracimy. Odpowiednie połączenie kilku opcji. Szybkiego poruszania się, skakania, zamaskowania. Odpowiednio szybciej ją wyłącza. Dobra, co ja z wami mogę tu zrobić, chłopcy? Chwila, zaznaczę was. Jeden. Drugi. Zaznaczony? Zaznaczony. Kończy się amunit. Kończy się energia, więc się schowamy, odczekamy chwilę. O! Coś by było tutaj, widzę. Tutaj też, dobra, czyli lekki rozwój postaci plus
dopasowanie naszego sprzętu. Zobaczymy, czy uda się tutaj coś wykombinować. To jest jeden, on się odwraca teraz. Nic nie widziałeś. Mnie tu wcale nie było. Dobrze. Tyle? Ktoś jeszcze? Oho. Czy wiemy, co się dzieje z czerwonymi kanistrami? Słuchaj, jestem na zewnątrz centrum ewakuacyjnego. Musisz się tu dostać. Nie wiem, jak długo wytrzymać. Centrum ewakuacyjne. Helikopter. Oho, kolejna zgraja. Jeden. Drugi i się trzeba z nimi będzie zabawić. Jeden, drugi, trzeci. Więcej? Chyba tyle. Znajdźcie proroka. Szkoda w sumie, że nie mogę sobie tłumika celować. Może przy tym drugim? Nie wiem, trochę za wcześnie jest. Szkoda. Schodzimy. Przebiegniemy się tutaj. Chowamy się. Oddam mi szybko energię. Jest bardzo fajny mod gdzieś tam w rozwoju postaci. Który bardzo przyspiesza regenerację tej energii. A ty gdzie się gapisz? Mnie tu nie ma. Odwróć się. Tu jest dwóch. Tu się jeden odłączył od stada. I co zrobisz, cwaniaku? O, 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 bardzo dobrze, chodź tu. Zejdź swoim kolegom z pola widzenia. Mini mnie, nic się nie dzieje, wszystko jest dobrze. Wszystko jest dobrze. To nie tak się miało skończyć. Schować się, odnowić energię. Cyk, 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 cyk. I ruszamy dalej. Jeden tu, jeden tam. Ach! Stałem zdemaskowany! Dobra, to nie tak miało być, ale też było fajnie. Aha. Za osłon. Tam jest chyba jedno wejście. Tam jest drugie. Zazwyczaj chodziłem tamtędy, więc pójdziemy drugą stronę. Zanów się energię i wychodzimy na widok. Tu jeden kolega. Jakieś przejście? Nie, dobra. Chodźmy tędy. Mocne kopnięcie, aha. Możemy tak całą energię zmarnować od razu, waląc jakieś, kopiąc z całej siły większe obiekty, żeby zmierzyć paru wrogów. Ciekawe, czy byłby tutaj w sensie przechlać całkowicie. Wróg. Dobra, czekamy chwilę. A, beczka. Tu mnie nie ma. Nic nie widziałeś. Są trochę zaalarmowani. Spróbujemy im uciec. I padnie. Włączamy maskowanie. Spróbujemy coś ubrać. Już? Nie żyjesz? Powiedz, że nie żyjesz. Dobrze. Mam kilku kolejnych. Jeszcze ten cover nie zawsze dobrze działa. Aha, i co teraz? Nie ma mnie. Widmo. Mało energii, mało energii. Spokojnie, min mnie. Gdzie mnie widać? Nie widać mnie. Mnie tu nie było. Aha, jaki fail, o matko. Dobra, chowamy się, nic się nie dzieje. Próbuję znowu zniknąć. To jest na bank któryś? Ahaha, hello.
Fajne, soczyste animacje, jak ja to lubię. To powinno być w każdej grze. Aż tu mi ktoś wlezie na pysk. A ty, ty! Tak się można z nimi fajnie bawić. To przydałoby mi się więcej opcji by mi się przydało. Jakiś tłumik, jakiś coś, aj. Mam cię. Aha, sorry, znikam. Będę tutaj podchodzić, uwaga. Bardzo ładne wybuchy, kurczę. Aż się chce walić te beczki. Ha, ha, ha. Próbujcie mnie dogonić. Padnij. Odnów się zdrówko. Nie wychylaj się. Ten cover niestety czasami szwankuje. Mam cię. Headshot. Przeładuj. Chłopaki się uspokoiły trochę. Nie, tu nie ma. Idziesz sobie. A masz. Ach, tak się można bawić. Oczywiście dużo więcej opcji było w pierwszej części. Nawet na konsolach. No ale tutaj też to cieszy w czasach, wiadomo. Tutaj. W czasach wąskich korytarzy. Co, mam przejść dalej? Łączone na maskowanie. O, tędy przejdziemy. Tylko szybko, bo mi się energia kończy. Boże, widzieli mnie? Oby nie. Patrzycie się na mnie, patrzycie niestety. Ty, kolego, z tyłu będziesz pierwszy. Twój kompan chyba pozostanie odwrócony. Jeden. Znikam. Drugi. O właśnie. Czyżby to tyle? Dobra. Klimatycznie. Muszę spadać. Spotkamy się w laboratorium. Pośpiesz się. Włączyć. Co włączyć? Włączyć. Prysznic odkażający. Czyli interakcja. Wow. Dzięki, na razie nie potrzebuję. No chyba nie potrzebuję. Otwórz się. Ostatni raz rzucę okiem i idziemy. Punkt kontrolny. Auć. Tak, trzeba mnie odkazić. O, widzieliście, oni teraz to mnie uczyć? Zabijania po cichu. W porządku, jeden. Chodź tu. Drugi. Jak ja to lubię w tej grze, ach. Było to coś, czy się wróciłem na darmo? Wróciłem się na darmo, biegniemy. Uhu! I te ślizgi, ach. Dużo fajnych opcji. Tu się coś dzieje. Wymienić skarab na skarab, no bez kitu. Skorzystamy z laptopa, sprawdzimy YouTube'a. Pogadamy na GG. To fajnie, wypuścimy jeszcze teraz. A? Mogę wyjść? I dupa, znowu się coś psuje.
Ja i tak stąd wyjdę. O! Dawaj, użyj siły. No. Już to dzisiaj mówiłem, ale powtórzę. Bardzo ładnie to wygląda. Ciało obce. Dobra, nie będę tych achievementów sprawdzał. No. Czujecie ten klimat? Bo ja tak. Gdzie mam iść? Słuchaj, coś niedobrego stało się z łączem kombinezonu. Wszystko nagle padło. Nowa retrospekcja. Działa, lepiej przyjdź tu szybko. Wszystko się rozlatuje. Wszędzie pełno skażonych. Acel. Urząd zapolowany. Acel. Do tego zaczynają się tam pojawiać cepidy. Słuchaj, oh. Trzymaj się tuneli metra, tam jest bezpiecznie. Strasznie lubię o to robić. Mam tylko nadzieję, że... Bum. No, martwiłem się kiedyś, że w Crysisie dwójce te wszystkie większe obiekty, samochody będą przytwierdzone na stałe do podłoża. Ale nie jest najgorzej, a na przykład to już jest... Nie, to też możemy, dobrze. Czy ja dobrze idę? O, znowu laptop. Och! Sprawdzimy, czy są jakieś komentarze. Złom. Ach. Dobra, gdzie to trzeba iść? Nie. Boże, skleroza. Tutaj, tutaj. Ktoś kojarzy to miejsce. No oczywiście. Ach. Dobra. Tak, i teraz mnie nauczy, z czego coś robi lewym bumperem. Jeśli się skrypcik odpali po moim naciśnięciu, oni się odwrócą. I ojej, czerwone kanistry tu leżą. Cóż to może znaczyć? Życia eksplozji. To prorok, tak, to ja. Dobra, chcecie zginąć. Trochę za daleko. Siedź cicho. Brał coś? No. Powiedzmy, że ładnie. O, fajny pistolet maszynowy gdzieś tu leży. Tutaj. Weźmiemy go zamiast pistoleta. Brak granatów. Dobra, i lecimy. Po schodach, i wyżej, i w górę, i do checkpointa. Osiągnięto punkt kontrolny. I dobra, tutaj będzie trochę więcej zabawy z nimi, a to już zobaczymy następnym razem. Dzięki wielkie za uwagę, mam nadzieję, że ten pierwszy odcinek jakoś fajnie wyjdzie. To jest taka miła gra z trochę szerszymi korytarzami. Nie sposób się w niej zgubić, ale jest trochę swobody. Więc pomyślałem, że coś z niej się zrobi. Dobra, jeszcze raz wam dziękuję, cześć!